Witam serdecznie z drugiej hali. Tym razem jestem w Bytomiu na Kosynierów. Moc Bytom rozpoczyna drugą kwartę od zdobycia punktu przez Żmudę. W tej chwili prowadzi 37-25. Jest to przewaga 12-punktowa. To jest, jakby ktoś nie wiedział, Bytom 2, czyli rocznik 94 i młodsi, Katowice 93, choć w Katowicach nawet jest, widzę, dwóch chłopaków 96, teraz siedzą na ławce. Ładnie teraz, nie piekło, potrafi rzucać. No, Bytom się bije o pierwszą czwórkę pomimo młodszego rocznika. Jak ja to wcześniej mówiłem, to nie świadczy o tym, nie ubliżając tutaj panu Radkowi, że ma słabą drużynę, bo ma naprawdę dobrą drużynę. Zajęli w kadecie w tamtym roku 6. miejsce w Polsce. Ale jeżeli jednak młodszy rocznik rządzi w lidze juniorów, to świadczy o słabej lidze. Chyba się państwo ze mną zgodzą. No, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie, bo tutaj Rybnik ma apetyt na trójkę, jeszcze ma oczywiście Dąbrowa i to są raczej pewniaki. No i Bytom 1, wielkie derby za tydzień między Bytomiem 1 a Bytomiem 2, wiele nam powiedzą, ale to dopiero za tydzień. W tej chwili Katowice Moc Bytom. Katowice z każdego sezonu coraz słabiej, odchodzą chłopcy, rezygnują z koszykówki, nie wiem dlaczego. W młodzikach młodszych pierwsze, potem w młodzikach starszych też pierwsze miejsce, w kadecie już słabe drugie, a teraz w juniorach się może wcale nie błąd kroku popełnił Wolnik. No, brakuje tu przede wszystkim ich lidera, Jamela Berzanerga, którego zna pewnie cała Polska. Jamel, z tego co słyszę, rezygnuje z grania w koszykówce. A szkoda, bo dobry materiał, dobry koszykarz. Jeszcze ja go tak bardzo zawsze promowałem. Nie wiem, dlaczego tak się stało. To trzeba właśnie kiedyś na spokojnie to wszystko usiąść. Dlaczego ci chłopcy tak kończą z tą koszykówką? Nawet ci zdolni. Kowalski, Kalinowski. Kalinowski indywidualnie do Kowalskiego. Kowalski czeka, Jacek. Nie wpada, ale źle zastawienie i tutaj zebrał kolega Kalinowski. Nie ma, nie piekło, zebrał. Nie piekło. Do Wolnika, Wolnik. Faulowany, punkty zaliczone. Jeszcze do tego będzie jeden dodatkowy rzut. UKS Katowice wczoraj w strefie, w barażach, odpadł z Prudnikiem w U20. No i tak sobie myślę, może się uda w U18, ale na to się nie zapowiada za bardzo. Oś, dopiero się zaczął finał, a Bujoczek doczeka. Jeszcze wiele się wydarzyć może. Nagrajmy tą ostatnią akcję, czekaj. Rzut nie ma, dobre zastawienie, nie piekło. Wolnik. Z tej drużyny oszedł. Duklan świetnie odszedł, Migała, który teraz już gra w GTK Gdynia. Pozdrowienia dla Migały. To na razie tyle, wrócimy do gry.